Teodor Axentowicz, profesorem malarstwa Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, został w październiku 1895 roku. Jego pojawienie się w uczelni związane było z reformą, którą przeprowadzał wtedy Julian Fałat. W 1900 roku Szkoła Sztuk Pięknych została podniesiona do rangi Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Aby to osiągnąć, trzeba było zatrudnić w Akademii wybitnych artystów i obok Teodora Axentowicza w uczelni pojawili się tacy czołowi przedstawiciele Młodej Polski jak Jacek Malczewski, Leon Wyczółkowski, Stanisław Wyspiański, Józef Mehofer, Jan Stanisławski czy Konstanty Laszczka. W 1909 roku wybuchł w Akademii wielki strajk studencki, w wyniku którego do dymisji podał się rektor Julian Fałat. Tymczasowo na urzędzie rektora zastępował go Leon Wyczółkowski, jednak były to tylko rozwiązania tymczasowe. Bardziej trwałym rozwiązaniem było przyjęcie nowego statutu uczelni w 1910 roku. Na mocy tego statutu ustalono, iż rektor wybierany będzie przez grono profesorów uczelni. Pierwszym rektorem wybranym przez grono profesorów był właśnie Teodor Axentowicz, sprawujący godność rektora w roku akademickim 1910-1911. Warto wspomnieć tutaj o kontrowersji, jaka się z tego powodu zrodziła. Otóż pierwszym rektorem Akademii był Julian Fałat, wybrany na to stanowisko w 1905 roku. Drugim rektorem był Leon Wyczółkowski, zastępujący go w roku akademickim 1909-1910. Trzecim rektorem był właśnie Teodor Axentowicz w roku akademickim 1910-1911, ale Teodor Axentowicz był pierwszym rektorem pochodzącym z wyboru i wielu ludzi oraz wiele źródeł z epoki wskazuje na Teodora Axentowicza jako na pierwszego rektora, ale my w Akademii zostajemy przy kolejności tradycyjnej, a więc rektor Teodor Axentowicz był według nas trzecim rektorem po Fałacie i Wyczółkowskim. Axentowicz jako rektor uspokoił napiętą sytuację wywołaną strajkiem studenckim, a także miał lepsze relacje z profesorami Akademii. To dzięki niemu na uczelnię wrócił Jacek Malczewski, który w 1900 roku odszedł z ASP skłócony z Julianem Fałatem. Drugi raz Teodor Axentowicz rektorem Akademii był w roku akademickim 1927-1928. Wtedy jednak rektor Axentowicz był chory, poważnie chory i przez większość jego kadencji w kierowaniu uczelnią zastępował go prorektor Adolf Szyszko-Bochusz. Pamiętać jednak należy, iż pomysłem rektora Teodora Axentowicza, który już w życie wprowadził prorektor Adolf Szyszko-Bochusz, było odsłonięcie trzech tablic pamiątkowych w głównym gmachu Akademii Sztuk Pięknych przy placu Jana Matejki w Krakowie. Te tablice znajdują się na półpiętrze między parterem a pierwszym piętrem uczelni. Przedstawiają one Stanisława Wyspiańskiego i Jana Stanisławskiego. Jak powiedziałem, inicjatorem ich wmurowania był Teodor Axentowicz, ale już samą uroczystość odsłonięcia przeprowadził prorektor Adolf Szyszko-Bochusz. Trzecią tablicą jest znajdująca się koło sali senackiej tablica poświęcona pamięci poległych w czasie I wojny światowej studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Teodor Axentowicz profesorem Akademii Sztuk Pięknych był prawie 40 lat, od 1895 do 1934 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Teodor Axentowicz, wybitny artysta, znakomity malarz, wzięty portrecista,
Na Akademii znany był z tego, iż w swoim nauczaniu uczył studentów z wielkim zaangażowaniem nie tylko sztuki malarstwa, ale także sztuki zdobywania zamówień oraz sztuki egzekwowania honorariów. Wiele anegdot na ten temat krążyło o Teodorze Axentowiczu wówczas w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dziękuję.